Kiedy miałem 12 lat, pierwszy raz wziąłem lekcję anatomii. 12 lat. 13 lat. To był czas, kiedy pierwszy raz zostałem złapany na kradzieży. Młodzież, która potrzebuje niekoniecznie dowodów, ale świadectwa. Dla mnie świadectwo jest najważniejsze i wydaje mi się, że nic nie pokaże drogi, jak właśnie żywe świadectwo, żywy przykład człowieka, który potrafi się zmienić, potrafił zmienić swoje życie, swoje postępowanie. Film był aspiracją, a właściwie po przyjeździe z kina już walczyliśmy o numer telefonu, o rozmowę, o to, żeby właśnie doprowadzić do tego spotkania. Dla mnie to jest bardzo, bardzo ważne. To był priorytet na ten rok szkoły. Ja w trakcie lekcji bardzo często puszczam różne filmiki z księdzem Janem Kaczykowskim i jest właśnie po pierwsze ta inność tego księdza, ta wyjątkowość. Jest prawdziwy, tak? Jest prawdziwy. No i to ma sens, nie? Ja byłem w szoku, bo tak jak Patryk mi powiedział, że wiesz co, ale będę mówił półtorej godziny, no to mówię, no moja młodzież półtorej godziny 15 minut nie wytrzymuje. No a jednak właśnie ta prawda sama się obroniła i tutaj pokazało, że i te półtorej godziny to może i było mało czasu.